Mamy przyjemność rozmawiania z panem Markiem Luberą, jeszcze teraźniejszym trenerem Rodła Granowice, ale już niedługo byłym. Mamy tutaj kilka pytanek przygotowanych dla pana Marka. Witam, panie Marku. A, witam serdecznie. Panie trenerze, może tak na dzień dobry, proszę odnieść się do sprawy zakończenia pracy w Rodle Granowice. Można wiedzieć, skąd taka decyzja? Skąd taka decyzja? Decyzja, tak, była podana oficjalna informacja przez klub. Była tutaj za obustronną zgodą podjęta. Chodziło głównie o to, że doszliśmy do momentu, że przynajmniej w mojej perspektywie i w perspektywie również prezesa Karola Dorosa, doszliśmy do momentu, gdzie drużyna potrzebowała impulsu do dalszego rozwoju. Może już pan zdradzić nam, jakie są pana piłkarskie plany na najbliższy czas? Już się coś wyklarowała, jakaś decyzja? Decyzja, czy się wyklarowała jakaś decyzja? Decyzja no, oczywiście jest cały czas aktualna, decyzja moja i klubu, że rozchodzimy się. Natomiast jeżeli też mówimy o jakieś plany w tym kierunku gdzieś objęcia jakiejś innej drużyny. Tak, tutaj w tę stronę piję. Tak, to chcę powiedzieć tylko, że na razie konkretów nie mogę zdradzić i no i nawet no, chyba bym nawet nie chciał. Na razie powiedzmy czekamy do końca sezonu. Chcę być fair wobec również drużyny, zespołu, klubu. Na razie żadnych takich decyzji wiążących z innymi klubami, drużynami na tą chwilę powiedzmy, że nie ma. Rozumiem. To teraz może tak, cofnijmy się jeszcze trochę do tego, co za panem. Już pan wspomniał tutaj o troszeczkę, może nie do końca spełnionych oczekiwaniach, jeśli chodzi o rezultaty pana drużyny. Rodło drugi raz z rzędu praktycznie kończy sezon w dolnej części ligowej tabeli, notując niemal identyczny dorobek punktowy jak w sezonie 21-22. Nie udało się poczynić znaczącego progresu, tak jak pan wspominał, ale waszym celem numer jeden było utrzymanie. Ten cel udało się zrealizować. Tak. Udało się zrealizować. Uważam, że drużyna w perspektywie dwóch sezonów zmieniała się na korzyść. To jest perspektywiczna drużyna. Nie i z wielkimi możliwościami. I nie mówię to na wyrost. Znam tych zawodników. Pracowałem z nimi przez ostatnie 2 lata i wiem, że stać ich na walkę o wyższe cele. Biorę decyzje, te, które zostały podjęte, przede wszystkim mają na celu dania impulsu tej drużynie również, żeby był dalszy rozwój. Bo też można powiedzieć, że 2 lata pracy pokazało, że gdzieś się wkrada jakaś stagnacja, różne rzeczy. Myślę, że dla dobra klubu i dla dalszego rozwoju tej drużyny, bo tak jak powiedziałem, drużyna jest ciekawa, może wygrać z każdym i zajmuje miejsce, które są poniżej oczekiwań, ale też możliwości tego. Czyli z tego, co rozumiem, to stagnacja była taką największą bolączką pana drużyny w ostatnich miesiącach. Tak, muszę pochwalić od razu tutaj zaznaczam i chwalę zawodników. Jak się przygotowywaliśmy do sezonu, jakie były przygotowania zimowe, jeżeli tutaj patrzymy przez ostatnie te 2 lata, to drużyna, która robiła postępy, może nie aż w takim szybkim tempie, jak każdy by sobie to wymarzył. Natomiast też mam świadomość, w jakim momencie obejmowałem drużynę, byłem świadomy tych braków i niedociągnięć. Uważam, że zostało zrobione dużo dobrego. Może nie na aż tyle, żeby to wychwalać, nie wiadomo jak, prawda, ale te wyniki w porównaniu do sezonu wcześniej uważam za lepsze, po prostu. W perspektywie 2 ostatnich sezonów, zresztą chyba w tym sezonie chyba tylko 3 mecze były takie, że przegraliśmy więcej niż 3 bramkami, tak na dobrą sprawę. Resztę wyników, jakby pan się przyjrzał, nawet przede wszystkim tych przegranych, bądź zremisowanych, ale tych przegranych, to zazwyczaj było to 2-1, 3-2, także po walce, po ambitnej walce, niestety zawsze gdzieś brakowało troszkę doświadczenia, umiejętności również pewnie też. Ale to jest młoda drużyna, która chce się uczyć, chciała się uczyć i rzeczywiście
i rzeczywiście robiła postępy. Ale mówię, to też nie jest tak proste teraz do takiej oceny gdzieś głębszej. Myślę, że na tą analizę jeszcze będzie troszkę czasu po sezonie, bo jestem w stałym kontakcie również z prezesem, też spędzamy wiele czasu, żeby wyciągnąć wnioski. On jako prezes i prowadzenie drużyny, klubu, ja również jako fajne doświadczenie tutaj w Akwasie, spędzone dwuletnie w Legnickim Okręgu, gdzie nie miałem jeszcze możliwości pracować i też to doceniam, jakich poznałem ludzi, jak to wygląda również. Tutaj zazwyczaj byłem bardziej związany z piłką tutaj Okręgu Wałbrzyskiego. Bardzo budujące jest to, co pan teraz powiedział. Bardzo, bardzo miło się tego słucha. Całkowicie jakby to nie było pana odejście z przyczyn nie do końca dobrych wyników osiąganych, tylko z przymusu. Proszę powiedzieć, co pan zapamięta z pracy w Rodle? Czy finalnie jest pan zadowolony z tego, co udało się osiągnąć? Cele zostały zrealizowane. Nie, uważam, że w piłce amatorskiej nie zawsze trzeba spoglądać tylko na wynik sportowy. Mimo wszystko w piłce seniorskiej jest to bardzo ważne, w sumie najważniejsze. Natomiast cieszę się, bo poznałem fajnych ludzi. Pracowałem przez 2 lata. Mówię, pewne rzeczy zrealizowaliśmy, pewne rzeczy się nie udało. Z różnych przyczyn. I koniecznie zależnych również od prezesa czy od trenera. Po prostu tak jest. Ja uważam, że ten czas był naprawdę fajnym doświadczeniem dla mnie jako kolejny krok gdzieś tam w mojej przygodzie z trenerką. I myślę, że to jest tym najfajniejsze. A tutaj, jeżeli chodzi o wyniki, bo cały czas powielamy pewien schemat tych wyników, tak? Ja myślę, że cierpliwości troszeczkę w tej drużynie. Troszkę więcej może jeszcze pracy i naprawdę to jest drużyna, którą wiele meczy kończyliśmy, sędziowie podchodzili, mimo że przegrane mecze, czy trenerzy drużyny przeciwnej po prostu uchwalili, że fajnie to się ogląda, gdzieś tam jest jakiś pomysł. Mówię, oczywiście dyspozycja dnia, różne rzeczy się działy, ale jakieś tam braki kadrowe, no bo to teraz każdy ma braki kadrowe. No ale to budowało, widać było wykonaną pracę przez ostatnie 2 lata. Czyli mimo zakończenia współpracy, z tego co słyszę, no to będzie się pan bacznie przyglądał wynikom RODO w kolejnych miesiącach, w kolejnym sezonie? No pewnie, że tak, no ja nie wyobrażam sobie inaczej. To się nie da odciąć, 2 lata gdzieś pracy, to oczywiście nie jest bardzo dużo. Ale to trzeba doceniać każdy miesiąc, także tutaj uważam, że będę kibicem już, tak, wie pan, no, po prostu będę śledził, no, będę jeszcze miał stały kontakt z prezesem, czy z członkami zespołu i z ludźmi związanymi przede wszystkim z piłką granowicką, ale też i przez Rodło Granowice poznałem wielu ludzi, również właśnie czy sędziów, czy mediów, czy tutaj trenerów drużyn przeciwnych. Bardzo miło wspominam ten okres i, no i fajnie, że to tak się poukładało. Panie Marku, ja w imieniu swoim i całej redakcji portalu P4P Football chciałem życzyć panu powodzenia w realizacji nowych sportowych celów i co, mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo na boiskach. No, dziękuję bardzo. Nigdy nie mów nigdy, także spokojnie. Myślę, że tutaj na pewno gdzieś będę funkcjonował dalej w tej piłce i byśmy się tam zobaczyli.